skąd w ogóle pomysł na stworzenie fundacji? To miała być lokalna fundacja tylko, taki był pomysł, tylko dlatego się nazywa Złotowianka, ale bardzo szybko do fundacji naszej zaczęli się zgłaszać niepełnosprawni z całej Polski. No i na początku nam to bardzo schlebiało, cieszyłyśmy się, że z panią wiceprezes Katarzyną Klaczyńską, która jest współautorką założenia fundacji, że się zgłaszają. No i to się tak rozrosło, że teraz mamy we wszystkich województwach w Polsce ponad 2,5 tysiąca podopiecznych, przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chore. Wszystkich kategorie wiekowe, to są i dorośli, i młodzież, i dzieci, i wszystkie rodzaje niepełnosprawności. My nie jesteśmy fundacją ukierunkowaną na jedną. Natomiast tym, co nas wyróżnia od innych, bo mam świadomość, że fundacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami jest cała masa w Polsce, to jest frame running, czyli dyscyplina sportu dla osób z niepełnosprawnościami. To jest takie nasze dziecko, bo my jako pierwsza fundacja, znaczy w ogóle jako jedyna, wprowadziliśmy do Polski i rozwijamy, i z każdym rokiem przybywa nam sekcji. Już w tej chwili mamy 11 sekcji w 6 miastach w Polsce. I cieszymy się bardzo, bo frame running to jest nie tylko sport, ale też bardzo dobra metoda rehabilitacji. I macie też sukcesy z tego, co słyszałem. No, sukcesy mamy spore i dlatego, że te sukcesy są, dlatego, że Duńczycy, twórcy frame running bardzo szanują nas za to, że się tak mocno zaangażowaliśmy i że naszym niepełnosprawnym się chce biegać. Oni też znaleźli w tym coś dla siebie, rozwiązanie wielu ich problemów. I dlatego właśnie nie dość, że jest 9 rekordów świata w tej chwili, nie dość, że mamy pierwszy dla Polski medal para lekkoatletycznych mistrzostw Europy, to mamy bardzo duży przyrost naszych medalistów i bardzo duży przyrost osób, które do sekcji się zapisują, dlatego chcemy rozwijać to jeszcze bardziej i stąd budowa Centrum Frame Running, pierwszego nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Właśnie chciałem pytać o cele na przyszłość, ale widzę, że są dość ambitne. To już się zaczęło, bo nasze centrum już stoi w stanie surowym, zamkniętym. W tej chwili walczymy ostro, żeby pozyskać kolejne fundusze, żeby to centrum dokończyć, ale liczymy, że w czerwcu przyszłego roku centrum będzie już stało i będzie mogło sprawić, że nie tylko frame running będziemy jeszcze bardziej mogli rozwijać, organizując obozy, zawody, ale też kolejne pomysły fundacji, bo fundacja to frame running w dużej mierze, ale nie tylko. Zajmujemy się również wszystkimi innymi osobami z niepełnosprawnościami i ich potrzebami. Jednym z takich naszych celów na przyszłość, ważniejszych, to jest wsparcie w postaci rehabilitacji, zaopiekowania się opiekunami, rodzicami osób z niepełnosprawnością, o których trzeba koniecznie zadbać. To jest w interesie nas wszystkich, bo zaopiekowany i lekko odciążony albo wyrehabilitowany również rodzic, to jest świadomość, że on będzie się dłużej mógł opiekować swoim dzieckiem i tym samym odciążenie dla społeczeństwa. Dlatego to jest bardzo ważne, a oni naprawdę wykonują bardzo ciężką pracę i trzeba im w tym pomóc. Trzeba im ułatwić tę pracę.